Witajcie, moi drodzy, w poniedziałek. Tak się jeszcze z wami nie witałam. Mój stan na dziś to piżama permanentna przez połowę dnia, dlatego że naprawiam swoje połamane paznokcie. Aktualnie jestem na etapie utwardzenia ich, będę je zaraz wypiłowywać i malować, ale musiałam tutaj z córką na chwilę przyjść, dlatego że Błażej pojechał po naszego syna do przedszkola, bo już wybiła 12 i po prostu trzeba było. No a potem po południu jedziemy na bilans naszej córki, bo to jest tak, między 9 a 12 miesiącem oni właśnie zapraszają tutaj na coś takiego, więc jedziemy do naszej, to się nazywa public nurse, to jest coś takiego jak położna środowiskowa, więc jedziemy do niej na kontrolę, zobaczymy, co ona nam powie odnośnie tego wzrostu naszej córki, bo to jest ta jedna rzecz, która mnie teraz troszeczkę niepokoi, ale cały czas sobie powtarzam, że no jakby nikt z nas wzrostem jakoś szczególnie nie grzeszy, szczególnie babcie są dosyć drobne, bo moja mama ma 1,58 m, mama Błażeja myślę, że też nie ma więcej, więc wydaje mi się, że to może być powód, no ale chciałabym to sprawdzić, żeby ona powiedziała, czy wszystko jest ok, czy mamy się czym martwić, czy nie mamy się czym martwić. Nokcie mam wiosenne, neonowe, a teraz pora na makijaż, ponieważ będziemy się zbierać za godzinkę, nasz syn jeszcze śpi, wstanę, już, że tak powiem, obiad się zrobił sam dzisiaj, więc miałam okazję po prostu skorzystać z tego czasu i naprawić te paznokcie, które połamałam, bo de facto poprzednie paznokcie nosiłam raptem tydzień z haczykiem. Jeżeli słyszycie jakieś dziwne sapanie, to dlatego, że ta gwiazda mała po prostu ma nowe hobby i wspina się wszędzie. I już, że tak powiem, montaż bramki na schodach jest bardzo bliski. Bliższy niż się spodziewaliśmy. Dlatego to był bardzo dobry zakup, bo no panienka się wspina konkretnie. Mówię, nasz syn nas przyzwyczaił troszeczkę do czego innego. O, teraz jest niezadowolona, ponieważ ja nie jestem zainteresowana. Nie jestem zainteresowana. Mama. No. O, takie to żyćko. No nic. Maluję się, zjemy obiad i jedziemy. Założyłam Reeboki, a to może oznaczać tylko jedno. Będę jechać. Przyjechaliśmy w takie miejsce, że muszę wam pokazać, jaki tutaj stąd jest ładny widok i w ogóle jaką mamy ładną pogodę dzisiaj. Tak więc teraz pora na mnie, ja wsiadam w auto i jadę, trzymaj się za mnie kciuki. Tak jak wam kiedyś opowiadałem, KORK jest polska biblioteka i w zeszłym tygodniu podjechałem tam, ponieważ rozmawialiśmy na temat możliwości współpracy w ramach jednodniowego seminarium, jakie będzie u nas w bibliotece i postanowiłem, że zapiszę syna po to, żeby głównie wesprzeć tą organizację, ponieważ jest to organizacja wolontaryjna i oni po prostu tylko i wyłącznie opierają się na tym, że zbierają fundusze po prostu między innymi za pośrednictwem tych kart członkowskich, więc dlatego zapisałem syna. Tutaj widzicie między innymi właśnie samą kartę. Żonę odstawiłem na naukę jazdy, a my z córką jesteśmy na zakupach. Jak tam? Jest ok? Trzyma mnie za rączkę, także jest ok. Teraz tak, idziemy, zaraz zobaczymy, co tam jest na sekcji dziecięcej, na męskiej nie ma nic. Także i jedziemy dalej. Walentynki, co prawda dopiero jutro, ale mam tu kwiaty od małżonka, więc muszę się nimi zająć teraz. A dodatkowo dzisiaj jest tak zwany Pancake Tuesday, czyli to jest wtorek przed środą popielcową. Sorry, włosy mi stoją. No i dzisiaj w przedszkolu dzieciaki, w sensie nasz syn miały Pancake Tuesday, ale dodatkowo mój mąż poprosił, czy w związku z tym możemy sobie na obiad jakieś właśnie a la pancake'i zrobić, tak więc ja biorę się za kwiaty, a następnie biorę się za te pancake'i. Miałam dzisiaj jazdę, bo mówiłam wam, że moja wtorkowa jazda została odwołana ze względu na to, że... czwartkowa, dzisiaj jest wtorek. Czwartkowa jazda została odwołana ze względu na to, że mój instruktor sobie pomylił i wpisał mnie sobie na środę, gdzie my nigdy się na środę nie umawiamy. No i wczoraj też miałam akcję, no po prostu na wieczór napisał do mnie, czy możemy zmienić godzinę, no bo tam chciałby kogoś innego wcisnąć, kto ma test, jeszcze przed testem, żeby z nim pojeździć. I wiecie, generalnie to jest nic takiego, tak? Tylko, że
my mamy te lekcje, mam zawsze tak wpisane, żeby po prostu wyrobić się w tym czasie, kiedy nasz syn jest w przedszkolu, żeby Błażej miał pod opieką jedno dziecko, a nie dwoje. To jest raz. No i poza tym jesteśmy ograniczeni, kiedy go zostawiamy i kiedy możemy go odebrać. Więc trudno mi było z nim ustalić nową godzinę. Trochę mnie to poirytowało. Może w sumie nie powinno, ale jednak mnie poirytowało. Ja i tak miałam taki plan, że zrobię z nim te 12 godzin i będę chciała zmienić instruktora, żeby pojeździć z kimś innym, żeby po prostu zwracał uwagę na coś innego u mnie, może się czegoś więcej nauczy. Tak mi się wydaje, że powinnam się więcej nauczyć, także będę zmieniała szkołę jazdy. Mam jeszcze na pewno dwie lekcje z tym instruktorem, czyli te obowiązkowe 12 wyrobimy, bo już jestem po 10. Dzisiaj oprócz tego też ja nas zawiozłam na tą lekcję, bo Błażej zauważył, że ja mam problem z tym, że ja, żeby jechać tak, jak powinnam jechać, to się muszę rozgrzać najpierw. Czyli wiecie, na początku po prostu jadę fatalnie, potem jest dużo lepiej, tak więc wydaje mi się, że będziemy teraz po prostu mocniej ciśnąć z tymi moimi jazdami, żeby naprawdę wykorzystać każdą okazję, żebym ja jechała, bo jakbym miała okazję jeździć codziennie, a przez to, jak on pracuje, no nie mam takiej okazji, no to może łatwiej by mi było to wszystko ogarnąć. Tak więc już sobie pomału zaczynam ogarniać nową szkołę jazdy, z którą będę miała te takie jazdy już de facto doszkalające, bo obowiązkowe zrobiłam. Tak więc już sobie znalazłam nową szkołę jazdy, no i będę się próbowała z nimi umówić, no już na kwiecień niestety, bo tak mi terminy pasują. Teraz będę miała z nim jeszcze dwie jazdy w marcu, a z nimi się umówię już na kwiecień. Od i tak, dobra, biorę się te kwiaty, bo one już za długo bez wody stoją. Gdzie usiąść nawet, co? Weszliście w kadr, chciałam powiedzieć. A co nagrywasz? Teoretycznie miałam vloga nagrywać, ale już nic z tego. Tu mi ekipa wchodzi, no. Taki długi wazon, gdzie on jest? Ten, wiesz, taki wyższy, dłuższy, bo ten jest troszeczkę króciutki. One się tak bardzo rozkładają. Tutaj na dole? No. Tu raczej nie. Bardzo głęboko, wiesz? Znaczy, no wyżej jest bardzo głęboko. Zdecydowanie lepiej. No mi tu proszek dają. Nie płyn. W tych kwiatach proszek jest, nie płyn. To bardziej rozetnę, bo będę to do jutra wysypywać. No i przynajmniej wiadomo, dlaczego te papiery nie pojawiły się w Lidlu, no bo skoro jest święto pancake'a, no to będziemy robić pancake'i na nowej tablicy. Patelni do pancake'ów. Pozdzieramy, mam nadzieję. ASMR. Pancake'i, podejście numer jeden. Jakby wszyscy coś, w domu są zachwyceni. Jakby coś uwiecznisz moją porażkę. Ten nie wyszedł, bo przesadziłam. Ale mamy sprytny sprzęt, także masowa produkcja odchodzi w tym momencie. Super. Jej, brawo! Ten czyni mistrza. Jest Elka. A to znaczy, że... Jest XXL-ka za kierownicą. A co tu się wydarzyło? A jedziemy? No, mąż mnie zabrał na wycieczkę. Znaczy powiedział, że ma dla mnie godzinkę, że mam się ogarnąć. No to już się nie manowałam. I że jedziemy się przejechać, skoro mam okazję. Tak jest. Także jedziemy na przejażdżkę. No i ostatni dzień wolnego Błażeja. Ten wyjątkowo nam szybko przeleciał. Ze względu właśnie na... to jak bardzo intensywny był to czas, bo mówmy się, dużo się działo. Ze swojej dzisiejszej jazdy jestem w miarę zadowolona. Jednak prawda jest taka, że im częściej się jeździ, tym lepiej to wychodzi. Miałam jedną taką mocno słabą sytuację. Bardzo źle weszłam w zakręt. Mój mąż jest wielkim fanem parkowania tyłem.
Tutaj generalnie, jeżeli chodzi o prawo jazdy i o egzamin na prawo jazdy, są tak naprawdę dwa manewry do zrobienia. Jest jazda tyłem po łuku i jest nawracanie. Nie ma parkowania jako takiego w zatoczce albo parkowania tyłem. Jakby parkuje się po tym, jak się podjeżdża z instruktorem i tyle. A natomiast tam nie ma akurat w tym centrum testowym, nie wiem jak to nazwać, w tym miejscu w każdym razie nie ma takich, wiecie, wąskich miejsc parkingowych, żeby tam zaparkować jakoś strasznie źle, dlatego że wydaje mi się, że tam stosunkowo łatwo jest zaparkować. Oczywiście wszystko można zepsuć, w szczególności ja, ale myślę, że to nie jest najgorszy moment. No i przez to, że mój mąż bardzo lubi parkować tyłem, i my zawsze, znaczy on zawsze parkuje tyłem u nas przed domem, i jak ja podjeżdżam, to on też chce, żebym ja zaparkowała tyłem. I dla mnie parkowanie tyłem to jest w ogóle jakiś kosmos. Ja ile razy bym nie próbowała, zawsze idzie mi to źle. Zdenerwował się na mnie o to parkowanie tyłem, no i o tą jedną sytuację, gdzie źle weszłam w zakręt i to było, no nie było niebezpieczne, nie było fajnie. Jakby no, popełniłam bardzo duży błąd. Na egzaminie podejrzewam, że już egzamin byłby przerwany w takiej sytuacji, ale idziemy do przodu i mam nadzieję, że tych okazji do jeżdżenia będzie coraz więcej po prostu. W sumie nie zrobiłam Wam też żadnego update'u, jeżeli chodzi o wizytę naszej córki, ten taki bilans między 9 a 12 miesiącem. Nasza public nurse była zadowolona. Nie mówię położna środowiskowa, bo to nie do końca wydaje mi się jest ta funkcja w tym momencie, bo no nie wiem, wydaje mi się, że później w Polsce te bilansy wszystkie robi już pediatra, tutaj dalej robi to właśnie ta pielęgniarka. Tak więc ta nasza pielęgniarka powiedziała, że generalnie ona by się nie martwiła. Fakt faktem, nasza córka, jeżeli chodzi o wzrost, jest w 25 centylu, ale że według niej wygląda na zdrową, że wszystko, że super się rozwija, widać, że jest kontaktowa, wszystkie te kroki milowe na chwilę obecną ma tak, jak powinna mieć, więc powiedziała, żebyśmy się nie martwili na razie i mam nadzieję, że faktycznie tak jest i że jej zaraz ten wzrost troszeczkę ruszy. Ona może sobie być mniejsza i drobniejsza. Mnie to absolutnie nie będzie przeszkadzać, ja tylko chciałabym mieć pewność, że to jest wszystko w ramach norm, że wszystko jest w porządku i tyle. Więc na razie wygląda na to, że jest. Biorę się za robienie jedzenia, bo no, od jutra ruszamy z tematem. Jedyne, co będzie inaczej, to to, że w naszym przedszkolu i wydaje mi się, że nie tylko w naszym przedszkolu, ale ogólnie w szkołach chyba w okolicy Cork, nie wiem, czy w całej Irlandii, jest tak zwany midterm break. Tym razem trwa on zaledwie 2 dni, więc czwartek, piątek, jutro nie muszę naszego syna prowadzić do przedszkola, bo zwyczajnie przedszkole jest zamknięte. Pokażę Wam jeszcze szybko, co dzisiaj z przedszkola przyniósł. Dostaliśmy walentynkę I love you to pieces i mamy jeszcze takie 2 serduszka. Tutaj co prawda był jeszcze sznureczek, ale to nam się przerwało, więc ja po prostu zdjęłam ten sznureczek, tak to nie widać. No i na razie powiesimy to na lodówce, a potem to wyląduje pewnie w naszym tak zwanym IPN-ie, czyli specjalnym pudełku, w którym chowamy różne pamiątki dla dzieci. Dziadkowie zawsze mają dużo zajęć. Ho, ho, ho! A kto to nas odwiedził? Babcia wesołowita, pana listonosza. Witajcie, moi drodzy, w czwartek, bo jeszcze się z wami nie witałam. Nie, mama zrobiła tutaj. Tak.
mama zrobiła koktajl. W tym vlogu będę więcej nieumalowana niż umalowana, bo tak jak wam mówiłam, nie mamy w tym tygodniu przedszkola, więc nie wychodzimy za bardzo nigdzie. Zobaczymy, może jak będzie jakaś fajniejsza pogoda, to może wyjdziemy na jakiś spacer, na przykład jutro albo w sobotę, no bo Błażej pracuje w tym tygodniu i dzisiaj, i jutro. I pojutrze. Koktajl zrobiłam dlatego, że teściowie przywieźli nam sporo borówek. Do tego miałam też takie dwa bardzo mocno przejrzałe banany. Tak jest. I jeszcze miałam trochę malin mrożonych. Jeszcze mi zostało, tak samo jak borówek, jeszcze mi zostało dwa opakowania, tak więc zostawię na jutro. Ewentualnie po prostu wieczorem, jak... Przepraszam, zmywarka chodzi, dlatego tu bulgocze. Synu, czy mogę coś powiedzieć? Ewentualnie, jak Błażej wróci wieczorem i będzie miał ochotę, to jemu zrobię drugą turę. Dlatego, że no, w ciągu dnia nie będzie miał szansy zjeść. Jako, że no, jest w pracy całe dnie i wraca, no to jest już prawie godzina 21. Gwiazda jest po drzemce, więc im wstała w bardzo dobrym nastroju, dlatego ja mam okazję. Pyszne wyszło, po prostu pychota, dawno mi tak nic nie smakowało. Jaką kartkę dostałem od żony na walentynki. Proszę bardzo. Uśmialiśmy się, natomiast stwierdziliśmy, że u nas w domu w sumie nie ma takiej, ani jedno z nas nie jest takie, które w zasadzie robi to lepiej albo gorzej, jeżeli chodzi o ładowanie rzeczy do zmywarki, ale chodzi o sam pomysł, także bardzo fajny prezent. Króliczek. I? Myszka! Myszka. I kto jeszcze? Surykatka? Surykatka. Aha. To jest chyba twoja ulubiona strona, co? To jest skunks. To jest bubr. A to jest rybka. Jeleń i nietoperz. Nietoperz. W tym tygodniu czytanie nawet mi nie najgorzej idzie, dlatego że już widzicie, jestem prawie w połowie autobiografii Britney Spears. No i generalnie, no jest ona zupełnie inaczej napisana niż autobiografia Matthew Perego. Czuć różnicę. Nie wiem, czy faktycznie ona to pisała, czy pisał to jakiś ghostwriter. W każdym razie język jest bardzo prosty. Myślę, że spokojnie można ją też czytać po angielsku, dlatego że no, tam wydaje mi się, że nie ma niczego takiego, co mogłoby być dla was jakoś szczególnie zaskakujące. Widzę też, że muszę czytnik naładować, bo... No właśnie, córko, bo tutaj baterii nie ma za dużo, ale tak, no mam nadzieję, że jak tak dobrze pójdzie, to w przyszłym tygodniu uda mi się ją skończyć, że dzieciaki będą ogarnięte i przede wszystkim zdrowe. I druga sprawa, której chciałam wam powiedzieć, to jest to, że dostałam w sumie swoje pierwsze zaproszenie na cervical screening, czyli na cytologię. Trzeba po prostu dostać list i wtedy z tym listem się umówić u swojego GP właśnie na taką cytologię. Akurat idealnie, dlatego że moja laktacja już w 100% się zakończyła. Ostatnio jak byłam na kontroli u swojej pani ginekolog, to powiedziała, że nie będzie mi robiła cytologii, bo przez to, że karmię, no to te wyniki mogą być przekłamane. Tak więc
więc muszę się umówić po prostu na tą cytologię akurat teraz. Już będę mogła ją zrobić. Tutaj są dokładne informacje, czyli pomiędzy 25 a 29 rokiem życia według nich, co według mnie jest za rzadko, cytologię powinno się robić co 3 lata. Ja uważam, że przynajmniej raz w roku. No i w wieku od 30 do 65 tutaj jest raz na 5 lat, co też uważam, że jest bardzo rzadko dla mnie. Jakby wydaje mi się, że oni po prostu raz na 3 lata dla tej grupy wiekowej, a raz na 5 lat dla tej grupy wiekowej wysyłają zaproszenia na te darmowe testy. Natomiast ja uważam, że przynajmniej raz do roku powinno się cytologię robić. Jest sobota. Ja dzisiaj oficjalnie nie daję rady. Przez ostatnie 2 dni było spoko, ale dzisiaj jest masakra. Nasz salon wygląda... Nie przejdę. Nasz salon wygląda właśnie tak. Nie mam pytań. Kto to wszystko narozwalał? Kto to narozwalał? Nie ty? Aha, to było na tyle. Armagedon za mną. On oznacza zabawę dzieci, które teraz aktualnie są na drzemce. Oboje w tym samym czasie. Wiem, to się rzadko zdarza. Jak widzicie, mam umyte włosy. Szykujemy się, ponieważ jedziemy dzisiaj do brata i bratowej Błażeja. Generalnie przez to, że on pracował wczoraj, czyli w sobotę, no to nie zdecydowaliśmy się na robienie jego urodzinowej imprezy u nas, no bo byśmy się nie ogarnęli dzisiaj, tak? No nie było jak. Tym bardziej, że ja wczoraj miałam naprawdę koszmarny dzień z dziećmi, więc no nie było opcji. No i oni zaproponowali, żebyśmy w związku z tym przyjechali do nich. I przystaliśmy na tą propozycję i też głównie dlatego, że nasz syn jest zdrowy teraz. Miał 2 dni wolnego, bo był ten midterm break, który trwał zaledwie 2 dni, ale przez te 5 dni, które chodził do przedszkola, bo chodził czwartek, piątek i potem poniedziałek, wtorek, środa, nie złapał niczego, więc wszyscy jesteśmy zdrowi, a przynajmniej tak na to wygląda, więc to jest idealny moment, żeby się spotkać, a jeżeli się uda, to spróbujemy za 2 tygodnie, tak, za 2 tygodnie my wszystkich zaprosić tutaj do nas. Taki przynajmniej jest plan. Mamy nadzieję, że wszystko pójdzie zgodnie właśnie z tym planem. Więc ja się ogarniam. Nie wiem, dlaczego cały czas się bawiłam z zapinką naszej córki do smoczka. Ogarniam się i dzieci się wyśpią i będziemy jechać.